Bohaterem tego spotkania powitamy bardzo serdecznie zespół gości Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn Kurzewera! Mor Suwałki! Kapitanem ręce z numerem 12 Łukasz Rudzewicz. Pierwszym trenerem Andrzej Kowal. Patrząc z perspektywy dwóch meczu, ten mecz był dużo lepszy. Z obu stron. Oczywiście po pierwszym secie Zaksa zdecydowanie lepiej zagrała serwisem i to się przyłożyło na naszą mniejszą skuteczność w ataku. W pierwszym secie to myśmy dużą presję wywierali. Zaksa troszeczkę się rozgrzewała, ale w przeciągu całego meczu to był dobry mecz i gratulowałem chłopakom, pomimo tego, że jest porażka i nie mamy się czym szczycić, ale jeśli chodzi o poziom gry, na to nas po prostu stać na ten moment. Z takim przeciwnikiem jak Zaksa trzeba jeszcze coś dołożyć, żeby w takim meczu zaistnieć. Mecz o stawkę, bo cztery najlepsze drużyny w Polsce prawie już się wyłoniły. Skuteczność w ataku. To jest element. Oczywiście Zaksą trzeba grać równo we wszystkich elementach, ale brakło nam po prostu punktów, zdobyczy punktowych, nie tylko w pierwszej akcji, ale i w kontrataku. I tutaj na pewno ta różnica była dzisiaj widoczna, ale tak jak mówię, najważniejsze dla mnie było, aby podjąć walkę, aby być cały czas w kontakcie punktowym, bo musieliśmy wtedy Zaksę zmusić do maksymalnego wysiłku. Niedużo nam brakło, gdyby troszeczkę 2-3 takie lepsze zachowania w końcówce, szczególnie tego czwartego seta, być może byłby tiebreak. Ale trudno, jest porażka, gratulacje dla Zaksy. My będziemy bić się o 7 miejsce. Nie udało się, ale chyba nie jest. No pewnie, że tak. No, mamy jakiś tam, jest to zespół, który aktualnie wygrywa z najlepszymi i cieszymy się, że mogliśmy rozegrać to spotkanie właśnie z nimi, no i pokazać gdzieś tam na tle ich swój poziom. I uważam, że wyszło to naprawdę dobrze. Graliśmy jak równy z równym. Gdzieś tam, no kilka piłek nam pouciekało, czy to w końcówce, czy gdzieś tam w środku seta. No i Zaksa jak już odjeżdża gdzieś tam na 2-3 punkty, to wiadomo, że ciężko ich jest dogonić, ale ogólnie naprawdę bardzo dobry mecz z naszej strony i fajnie, że tak go zagraliśmy. Oni gdzieś tam wchodzą na swój, na pewno poziom z tych trudnych piłek nabijają i to ciężko się z nimi gra, ponieważ no jak ponawiają akcję, a potem dostaje piłkę na głowę, to ciężko ich rozczytać, więc no, zagrali bardzo dobre spotkanie. Gdzieś tam mimo tego, że cały czas grają i grają tym samym składem, to naprawdę rozegrali dobre spotkanie, ale no, my nie zwieszamy głów. No. Rozegraliśmy, mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś tam z najlepszą drużyną, która teraz ogrywa wszystkich, więc trzeba patrzeć pozytywnie na te kolejne mecze, które mamy przed sobą i walczymy dalej. Wychodzimy po to, żeby wygrywać i tak nie będzie inaczej w Zawierciu i potem u nas. Także wychodzimy z nastawieniem, żeby te mecze wygrać i zająć się na miejsce.